Program powstaje przy współpracy EgoSim www.egosim.pl. Na Oko Podróżnika zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa na żywo w Aroma Espresso Bar. Witam zgromadzoną publiczność, a także gości w internecie. Pierwszy gość to Andrzej Bober o Korei Północnej. Korea Północna to totalitarne państwo w Azji Wschodniej. Zamieszkują w nim prawie 23 miliony osób. Jest to najbardziej zamknięte państwo na świecie. Jak to się dzieje, że człowiek upadlany jest przez władzę i kiedy Koreańczycy będą wolni? O tym właśnie już za chwilę na żywo w internecie oraz w Aroma Espresso Bar. Zapraszam Andrzeja Bobera, który właśnie o Korei nam opowie. Witaj Andrzeju, dzień dobry. Witam. Miło Cię widzieć. Wieczór Państwu. Zakład Badań Azji Wschodniej. Jesteś członkiem, tak? Pracownikiem? Tak. Zespole badań Azji Wschodniej. Także jest członkiem Korea Forum w Berlinie. Jest specjalistą do spraw Korei Północnej i stosunków międzykoreańskich. W Korei Północnej spędził 33 dni. 3 pokolenia Kimów rządzą i mają się świetnie. 3 dyktatorów, powiedzmy krótce o nich. Pierwszy był Kim Il-sen, który już nie żyje. Drugi był Kim Jong-il, który też nie żyje. I teraz rządzi Kim Jong-un. Może o Kim Il-senie na początek. Może te 3 nazwiska i do tych 3 nazwisk 3 daty, 1912, 42, 82, nieprzypadkowo takie daty akurat, by rokrocznie obchodzić w zbliżonym terminie oczywiście urodziny, a raz na dekadę oszczędniej obchodzić okrągłe urodziny tych właśnie liderów. Mówię liderów, ponieważ lider Korei Północnej, pierwszy Kim Il-sen, jest wiecznym prezydentem. Zresztą sami Koreańczycy z północy mówią, że to prezydent, który żyje nie tylko w ich sercach, ale i umysłach. Kim Jong-il, Kim Il-sen, wcześniej i teraz Kim Jong-un, czyli obecny sukcesor w Korei Północnej. Krótko, gdyby coś o nich powiedzieć, mają status półboga w Korei Północnej. Wkrótce na świat przyjdzie drugie dziecko Kim Jong-una, więc być może ta generacja klan Kimów zostanie w Korei Północnej podtrzymany. Wiele na to wskazuje, aczkolwiek no, to jest bardzo złożona kwestia, by ją szczegółowo jakoś omawiać. Jak to się stało, że Kim Il-sen przejął władzę i stworzył sobie totalitarne państwo? To także bardzo szerokie zakresowo pytanie. Pojawiły się sprzyjające ku temu okoliczności tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W 1945 roku doszło do podziału państw koreańskich. Od strony północnej Korea była wyzwalana przez wojska radzieckie, od strony południowej przez amerykańskie. Później pojawił się bipolarny układ na świecie. No i w ten sposób, oczywiście jeszcze wcześniej w latach jeszcze okupacji japońskiej, te relacje pomiędzy osobami optującymi za, czy sympatyzującymi z opcją komunistyczną i drugą opcją kapitalistyczną także zaczęły narastać. To wszystko doprowadziło mnie generalnie do tego, że w 1950 roku wybuchła wojna koreańska, która trwała 3 lata, była bratobójczym konfliktem i finalnie wojna ta zakończyła się bez rozstrzygnięcia, a do dzisiaj naród koreański pozostaje narodem podzielonym. To tak w wielkim skrócie. Te nagrania, które realizujemy, można oglądać nie tylko na żywo w internecie na stronie kompas.org.pl, ale będą także dostępne później. Tam między innymi wrzucimy też Twoje zdjęcia, które proponuję, żebyśmy za chwilę zobaczyli. Myślisz, że to długo jeszcze potrwa? Czy reżim jeszcze długo się utrzyma? No póki co ma się dobrze. Kim Jong-un symuluje reformy wewnętrzne, zmiany. A zobaczmy Twoje zdjęcia. Tak, to są zdjęcia akurat wykonane w roku 2009, krótko przed urodzinami Kim Jong-ila, wówczas 67. Tutaj widoczne na zdjęciach są natomiast banknoty. Przed 2009 roku były w obiegu, później była denominacja i zmieniły się. I to jest zdjęcie wykonane na placu Kim Il-sena, na tym placu, na którym odbywają się defilady z udziałem armii, koreańskiej armii ludowej. Tutaj żartobliwie zawsze mówię, że to jest jeden ze sposobów podróżowania członków armii północno-koreańskiej. To są bardzo wszystko złożone kwestie. Obraz Kim Il-sena, statua ponad 20-metrowa wykonana z brązu. Obok teraz Kim Il-sena znajduje się wizerunek Kim Jong-ila. Wracamy do rozmowy cały czas na żywo w internecie oraz Faromo Espresso Bar w Warszawie. Andrzej Bober jest naszym gościem. Jak to możliwe, że istnieje taki kraj, w którym od trzech pokoleń cały czas jest władza totalitarna? Dlaczego nikt z Zachodu nie reaguje? Choć teraz pojawiły się informacje, że być może Stany wkroczą do Korei Północnej. Ja nie wierzę w te informacje. Żeby coś zmienić, trzeba mieć także jakąś wizję przyszłości tego państwa. Myślę, że Stany Zjednoczone ani żadne inne mocarstwo regionalne, mam na myśli tutaj Japonię i Chiny i Koreę Południową, nie wezmą na siebie odpowiedzialności za przyszłość państwa północno-koreańskiego. Mamy ciągle w temacie 23 miliony ludzi, infrastrukturę pamiętającą czas okupacji japońskiej i ogromne różnice ekonomiczne pomiędzy Koreą Południową i Północną. Więc oczywiście można byłoby bez problemu obalić reżim obecny w Korei Północnej, natomiast pojawia się pytanie, co później, co dalej. To są ogromne inwestycje szacowane w tej chwili na około $3 billion tylko i wyłącznie w pierwszym okresie, w pierwszych 10 latach. Tutaj mówimy o interwencji zewnętrznej, a co wewnątrz kraju? Niedawno mieliśmy powstania ludzi, między innymi w Libii, w Egipcie udało się obalić dyktatora. Dlaczego w Korei do tego nie dochodzi? Arabska wiosna generalnie nie ma szans na powtórzenie w warunkach północno-koreańskich. Aparat kontroli w Korei Północnej jest na tyle rozbudowany, że jakakolwiek forma buntu czy próba przejawiania takiego buntu w tych warunkach generalnie nie jest możliwa. Dla przykładu w zakładach pracy pracuje się w tak zwanych piątkach i każdy z pracowników kontroluje drugiego pracownika. Załóżmy, że w piątek spotykamy się o którejś godzinie i ja raportuję, co robiliśmy na przestrzeni pierwszych dni w tygodniu. Jeśli któryś z pracowników zachowywał się w sposób niewłaściwy, bądź który nakazywałby zwrócić uwagę na to zachowanie, oczywiście o tym informuję i taka osoba ma z tego powodu nieprzyjemności. Jeśli jestem na jakimś jeśli pełnię jakieś funkcje oficjalne w moim zakładzie pracy czy na stanowisku jakimś decydenckim, pojawia się co jakiś czas roszada personalna. Czyli dzisiaj pracujemy powiedzmy w jakimś gronie 10-osobowym, ale za 3 miesiące w moje miejsce może się pojawić ktoś inny. I wówczas ta grupa 9-osobowa z nowym członkiem nie może temu nowemu współpracownikowi w pełni zaufać, więc... Rzućmy okiem, przepraszam, na twoje zdjęcia. Stadion? Tak, to jest zdjęcie wykonane na stadionie Kim Il-sena w chwili eliminacji, w momencie eliminacji do Mistrzostw Świata w 2010 roku. Po 44 latach Korea Północna po raz drugi zagrała w finale Mistrzostw Świata. Pamiętam, że bardzo szybko odpadła, natomiast duża część Polaków sprzyjała outsiderom, w tym przypadku Koreańczykom Północnym. Na stadionie było około 10 000 ludzi, łatwo zobaczyć, że stanowili pewną zlaną masę. Andrzej Bober cały czas w Faromo Espresso Bar, gdzie trwa trzecie oko podróżnika. Jak żyją ludzie? Co robią na co dzień? Och, to jest także bardzo złożone pytanie, to jakby zapytać o to, jak Polacy żyją. Starają się przeżyć, dożyć dnia kolejnego. Ja może przerysowuję tutaj pewne kwestie, bo ja głównie spędzałem swój czas w stolicy, czyli oazie. 10% uprzywilejowanej części Korei Północnej ma prawo zamieszkiwać stolicę. Natomiast pozostała część ludzi żyje z dnia na dzień i myśli w zasadzie tylko i wyłącznie o tym, jak zapewnić sobie bytowanie i dożyć dnia kolejnego. A system jest mocno represyjny. W skali zła Tonego Willera Korea Północna bezkonkurencyjnie zajmuje pierwsze miejsce. Polecam także książkę Tonego Willera. To są naprawdę tak złożone pytania odnośnie warunków życia, bo mógłbym mówić o tym, jak wyglądają mieszkania. Oczywiście nie widziałem ich od wewnątrz, ale słyszałem i na filmach pokazowych widziałem. No także, tylko że filmy są pokazowe i wszystko jest tak naprawdę ustawione. Piękne mieszkania. Tak, mamy tak bieżącą wodę, ciepłą, zimną, mamy sprzęt elektroniczny, który generalnie w warunkach północno-koreańskich jest ciężko, trudny do uzyskania. A tak naprawdę panuje głód. Tak, no to jest informacja, to chyba takie... może niekoniecznie, szczególnie po śmierci Kim Il-sena w 1994 roku do 1998 roku ten głód faktycznie występował. Później udało się Korei Północnej ten problem na jakiś czas zażegnać, ale rokrocznie występują na przemian pojawiające się powodzie i susze, które ograniczają zbiory. Dodatkowo dochodzi mocno, znaczy źle funkcjonująca gospodarka, złe zarządzanie państwem, brak nakładów na odpowiednie części gospodarki, elementy gospodarki i finalnie mamy to, co mamy w Korei Północnej. Ulice są puste. Widziałem kiedyś taki film, który pokazywał, że policjantka kieruje ruchem, na którym nie jeżdżą żadne samochody, ale na twoich zdjęciach przed chwilą widziałem, że jednak jakieś samochody są. Ruch nie występuje w niedzielę. Koreańczycy północni mówią, że robią to w celach ekologicznych, natomiast prawda jest taka, że mają nie dość surowców energetycznych, w związku z tym szukają oszczędności i ten ruch jest ograniczony tylko i wyłącznie do pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie pojazdów wojskowych w niedzielę. Natomiast na co dzień tylko przedstawiciele władz, elity mają taką możliwość, by poruszać się samochodem. Zresztą nie mam czasu, by mówić o numerach rejestracyjnych i wskazywać, po czym poznać auto cywilne od auta wojskowego czy auta dyplomatycznego. To jest zupełnie inne zagadnienie. Może to głupie pytanie, ale czy jest internet i telefony komórkowe? Jest internet, aczkolwiek bardziej popularny jest intranet, czyli sieć wewnętrzna. Można skorzystać z internetu poprzez połączenie satelitarne, można uzyskać stały dostęp oczywiście za zgodą odpowiednich władz i jest to dostęp limitowany dla najbardziej zaufanej grupy społecznej. Dodam tylko, że mamy 3 grupy i 51 podgrup czy podklas w społeczeństwie północno-koreańskim i mówię o grupie 10%, czyli o grupie zaufanych, ludzi zaufanych, którzy zamieszkują stolicę Korei Północnej. Koszt stałego dostępu do internetu miesięcznie to jest około 250 euro przy warunkach płacowych w Korei Północnej, a jest to poziom około 30 euro, o ile w ogóle ktoś dostaje pensję za swoją pracę, to możemy sobie to skalkulować szybko. Minuta połączenia z zagranicy od 5 do 8 euro. 1 megabajt to jest około $5 kosztu, gdyby ktoś próbował łączyć się z siecią szerszą www. Oglądają Państwo Oko Podróżnika. Kompas.org.pl. Wracamy do naszej rozmowy o Korei Północnej. Jak wygląda sytuacja między dwiema Koreami? Koreą Południową i Koreą Północną. Czy jest zgoda? Od w zasadzie 2007 roku ciężko mówić o jakimkolwiek dialogu pomiędzy obu państwami koreańskimi. To jest od chwili, kiedy u steru władzy pojawił się Lee Myung-bak, konserwatywny, twardogłowy polityk. No i dzisiaj mamy nową panią prezydent, która będzie kontynuowała wcześniejszą politykę Lee Myung-baka, czyli politykę zupełnie odmienną od tej, jaką prowadził Kim Dae-jung czy Noh Moo-hyun. Oni, czyli wcześniejsi prezydenci, prowadzili politykę słonecznego brzasku, czy słoneczną politykę otwartości wobec Korei Północnej. Natomiast Lee Myung-bak i obecna prezydent będą starały się zmusić Koreę Północną do dialogu, bądź Koreę Północną zupełnie ignorować, tak żeby z prośbą o pomoc do południa się zwróciła i żeby to południe te warunki Korei Północnej mogło w jakiś sposób narzucić. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że może kiedyś dojdzie do zjednoczenia obu Korei. Czy jest to w ogóle możliwe z punktu widzenia także politycznego i gospodarczego Korei Południowej, która tak naprawdę, wiemy co się działo z Berlinem, tak naprawdę Berlin Zachodni cały czas dźwiga ciężar tego wschodniego. To także bardzo szerokie pojęcie, to jest około 600 stron mojej pracy doktorskiej. Można byłoby próbować zestawiać zjednoczenie, jakie miało miejsce w Jemenie, w Niemczech, aczkolwiek różnic występujących pomiędzy tymi państwami jest ogromna ilość. Ja wierzę, i to jest także teza mojej pracy doktorskiej, która wkrótce zachęcam do lektury, ukaże się w księgarniach w całym kraju, że zjednoczenie Korei nastąpi. Natomiast pytanie o to, kiedy nastąpi, jest pytaniem otwartym. W 1988 roku w Niemczech nikt nie przypuszczał, że 2 lata później do tego zjednoczenia dojdzie. Proces może być niekontrolowany, aczkolwiek państwa w regionie starają się robić wszystko, by móc mieć by móc utrzymać ten ewentualny proces pod możliwą kontrolą. Koszta związane ze zjednoczeniem, kwestie przyszłości państwa koreańskiego, zjednoczenia, Zjednoczonej Korei czy aliansów w regionie, bo tutaj wchodzi w grę także kwestia geopolityczna, co na to Chiny, co na to Japonia, co na to Stany Zjednoczone. Tych kwestii jest ogromna ilość i to są czynniki, które determinują działania przede wszystkim w tej chwili Korei Południowej. Korea Południowa ma plan, w każdej chwili mogłaby plan inwazji na Koreę Północną zrealizować i obalić reżim w Korei Północnej. Natomiast z tym związane jest też zagrożenie na przykład zwyczajnie ostrzału artyleryjskiego ze strony północno-koreańskiej. Seul znajduje się około 50 km od granicy z Koreą Północną i dodam, że w 49-milionowym kraju prawie 25 milionów osób i ponad 50% znaczy zamieszkuje Seul czy okolice Seulu i ponad 50% gospodarki północno-koreańskiej PKB południowo-koreańskiego, przepraszam, jest generowane przez Seul. Każdy może wjechać do Korei? Północnej nie, do południowej tak. Ale są organizowane wycieczki do północnej, tak, do biura podróży. To są bardzo drogie wycieczki, 10-dniowy pobyt w północnej Korei kosztuje około 15 000 złotych. Jest szereg innych rozwiązań. Jedno, które polecam, jeśli ktoś jest ciekawy zobaczyć to, ja to nazywam skamieliną państwo, to jest wjazd do Pekinu, relatywnie tani, później wykupienie wycieczki w jednym z biur chińskich i wyjazd na 5-7 dni, to jest koszt około od 700 euro do 1200, więc w zestawieniu z możliwościami, jakie występują w Polsce z biur turystycznych, dużo, dużo korzystniejsze rozwiązanie. 5 minut mamy. Pytania publiczności. Czy ktoś ma pytania a propos Korei Północnej? Proszę bardzo, tylko do mikrofonu, ja podam. A Tomek, może będzie okazja, to może wpuściłbyś w obieg parę gadżetów związanych z tym państwem. Między innymi wężówka, alkohol, z tyłu jest. Ja mam pytanie odnośnie armii północno-koreańskiej, bo ponoć jest to jedna z największych armii na całym świecie. Zgadza się liczebnie, natomiast jeśli chodzi o wyposażenie tej armii, no, pozostawia dużo do życzenia. Dzisiejsze konflikty rozwiązywane są przede wszystkim dzięki zaawansowanej technologii. Natomiast dzisiaj liczebność armii się nie liczy. Gdyby Chińczycy chcieli wystawić swoją armię, od tak mogliby w stan gotowości postawić ponad 5 milionów żołnierzy. Natomiast dzisiaj liczy się technologia wojskowa. Korea Północna niestety dzisiaj nie ma się czym pochwalić, chociaż ostatni tekst rakietowy Unhasam zakończył się sukcesem. Ja to nazywam sukcesem, ponieważ główny trzon misji, jaką ta rakieta miała, został przez ekipę północno-koreańską zrealizowany. Dziękuję za to pytanie. Opowiedz szybko, co tu widzimy, a ja podejdę do kolejnej osoby, która zada ci pytanie. Tutaj akurat widzimy, wiem, że to nie w temacie, z tyłu jest wódka, wężówka 60%, to są trunki, które piją Koreańczycy Północni. W ręce trzymam natomiast, może mało oryginalnie, laotańską wersję z kobrą w środku. Na końcu zdarza się, że panowie pijący tego węża dzielą i konsumują. Usłyszałem kiedyś, będąc w Korei Północnej, od jednego z dyplomatów, że Korei Północnej na trzeźwo się nie da przyjąć, więc pomyślałem, że połączę swoją wypowiedź z jednym z takich trunków. Żaneta Czyżniewska, Akademickie Radio Campus. Ja mam takie pytanie odnośnie no właśnie nowego przywódcy Kim Jong-una. On był kształcony na Zachodzie, wydaje się, że jest taką odwilżą jakby, zamyka obozy pracy, co prawda je przenosi, ale mówi się, że je zamyka. Czy to rzeczywiście jego rządy mogą sprzyjać jakiejś odwilży politycznej? Dziękuję za pytanie. Ja w to nie wierzę. Ważne i warte podkreślenia jest to, że Korea Północna, choć lideruje jej osoba konkretna, czy to był Kim Il-sung, Kim Jong-il, czy Kim Jong-un, nie jest tworem, w którym decyzje podejmowane są jednoosobowo. Oczywiście Kim Jong-un ma tutaj decydujący głos, natomiast mamy ciągle jeszcze polityków, mamy generalicję i wojskowych i bez konsultacji z tymi ludźmi podejmowanie decyzji nie jest możliwe. Kim Jong-un zapewne chciałby reformować Koreę Północną na wzór reform Deng Xiaopinga z końca lat 70., przy czym jest to droga, której na razie nie jest w stanie powtórzyć. Chociaż pojawiły się informacje, że w 3 prowincjach północno-koreańskich reformy rozpoczęły się, ale takie reformy były i w 2002 roku i wiemy, że zakończyły się niepowodzeniem, a w zasadzie przede wszystkim wycofaniem ze strony rządowej z podjętych prób reformowania kraju. Dziękuję bardzo, Andrzej Bober, wielkie brawa. Nie mamy już czasu niestety na pytania, ale Andrzej jeszcze po naszym spotkaniu zostanie z nami chwilę, więc zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję, że przyjechałeś. Dziękuję. Trzymam kciuki za książkę i z niecierpliwością na nią czekam. Kompas objął patronatem tę książkę, więc na naszej stronie też będziemy o niej informowali i na pewno jeszcze nie jedną rozmowę z Andrzejem przeprowadzimy. Dziękuję, Andrzeju. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy EgoSim www.egosim.pl